Nie dla nich grobów marmur, nie dla nich blask orderów i trąbka żadna nie gra, gdy milknie huk wystrzałów, nawet drewnianych trumien zbijać nie było komu, kiedy w czeluści nocy śmierć przyszła po kryjomu. Jak Judasz duszę mogli sprzedać, oddać swój honor i karabin, przebaczenie prosić wroga, aby od śmierci ich wybawił. Tylko że major krzyżyk trzymał, a wiatr przysięgę niósł od nieba. Ojczyźnie swojej ślubowali, więc zachowali się jak trzeba. Major Marian Bernaciak-Orlik, żołnierz niezłomny, dowódca oddziałów partyzanckich Inspektoratu Puławskiego Armii Krajowej, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się 6 marca 1917 roku w Zalesiu pod Rykami, w tym domu. Absolwent Gimnazjum Powszechnego imienia księcia Adama Czartoryskiego w Puławach w 1937 roku, a następnie Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Artylerii imienia generała Józefa Bema w 1938 roku. W sierpniu 1939 roku w czasie mobilizacji mianowany do stopnia porucznika. Obrońca ojczyzny w walce z najeźdźcą sowieckim i niemieckim w 1939 roku na Kresach Wschodnich. Jako jeden z nielicznych uciekł z transportu do Katynia i powrócił do Zalesia. Już od początku 1940 roku zaangażował się w tworzenie konspiracyjnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Kiedy zaczęła się wojna, miałem 13 lat, 14 rok w zasadzie. Do 7 klasy nie poszłem, bo już rozpoczęła się wojna. Po upadku naszej armii, polskiej armii, rozpoczęły się w moim terenie organizacje, tajne organizacje, które miały na celu walkę o wolność Polski. W moim domu, ja miałem brata starszego o 5 lat, on do organizacji wstąpił już w listopadzie tego roku, 1939 roku. W naszym domu odbywały się zebrania, składano przysięgę. To był teren Ryk. W tym czasie to moja rola była obserwacja terenu, że gdyby gdzieś Niemcy pokazali się, to wtedy trzeba było szybko sprzątnąć to, co było niebezpieczne. Organizacja się rozwijała szybko. W naszym domu został uruchomiony punkt pocztowy, tajny pocztowy, który później był punktem obwodu Puławy. W czasie naszej pracy często u nas bywał dowódca Orlik, Bernaciak, czyli pseudonim Orlik. I w tym czasie poczta była czynna zawsze. Kurierzy z różnych placówek przyjeżdżali do nas z listami i pobierali listy do swoich. W tym czasie prasa, biuletyn informacyjny był dowożony z Warszawy. Drukowany w Warszawie i dowożony z Warszawy
ale ponieważ była ta też niebezpieczne większej ilości przewożenia z Warszawy do nas, do okolic naszych, tam Ryk, Puław, postanowiono zakupić powielacz i został u nas umieszczony. Przeszkolił nas tam, był przy stawach taki facet, jak się obsługuje powielacz, nauczył nas tego i myśmy później już długo z tym powielaczem to prasę w nocy myśmy wybijali to bardzo szybko, czyli nas trzech pracowało przy tym, bo jeden kręcił, później dwóch układało i przygotowywało następne. I tak przeciętnie 6 albo 8 stron egzemplarz miał ten. I w ten sposób myśmy w prasę zaopatrywali do chwili, kiedy nasza ta część lubelskiego była już oswobodzona, czyli inaczej zajęta przez wojska radzieckie. Pomnik powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Budowie patronował Lech Kaczyński. Cały projekt i wykonawstwo należało do Witolda Marcewicza, znanego rzeźbiarza, artystę z Bełżyc, a cały plan zagospodarowania tutaj to opracował Witold Fiołek. Oczywiście dziękujemy również pani Joannie Chrzanowskiej, która udostępniła część swojej działki na budowę tego pomnika. Uroczystość otwarcia pomnika odbyła się 25 czerwca 2005 roku na mszy świętej, którą celebrował biskup Witold Kiernikowski. Wzięło udział około 27 pocztów sztandarowych, a sama uroczystość zgromadziła w Zalesiu bardzo dużo mieszkańców Ryk i zaprzyjaźnionych organizacji akowskich. I tutaj co roku 24 czerwca czcimy właśnie przed tym pomnikiem naszego znanego dowódcę Mariana Bernaciaka Orlika. Pochodzę z Zalesia, z miejsca, gdzie urodził się Orlik, nasz wielki bohater, który nie zawsze był doceniany. Urodził się w Zalesiu i w domu, w którym uczestniczyłam w lekcjach religii. Miałam to szczęście poznać matkę Mariana Bernaciaka, Orlika, która zgodziła się, bo były to czasy, kiedy lekcje religii odbywały się w prywatnych domach. Była to już staruszka, bardzo schorowana, która ja zostawałam po lekcjach religii, żeby jej po prostu pomóc. I ona dopiero później wiedziała, dlaczego akurat przede mną się otwierała i wspomnienia bardzo bolesne o czasach trudnych wojny, o swoim synu, który zginął w tragicznych okolicznościach i o cierpieniach całej rodziny, tak? Bo rodzice, pani Marianna z mężem, byli przetrzymywani w Warszawie jako zakładnicy, a po to, żeby Orlik przerwał swoją działalność. I jako dziecko zapamiętałam, pokazywała mi kiedyś plecy po przesłuchaniach, gdzie blizny były wielkości palca. Także bardzo często te tragiczne chwile, ale z drugiej strony nie skarżyła się na los. Mówiła, że widać Bóg tak chciał. To mnie bardzo jakby, no, podziwiałam tę osobę. Dożyła w tym domu właśnie, który zachował się nawet z orłami, które w tej chwili są w Izbie Pamięci. Orły w koronie.
ozdoby domu przez całą okupację przetrwały i za czasów później, no też czasów władzy ludowej, tak? Tylko dzięki temu, że tam rosły drzewa, myślę, że nikt nie zauważył tych ogłów, ale to taka bardzo ciekawa historia i też świadcząca, jaki patriotyczny był to dom. Ten dom stoi do dzisiejszego dnia. Po śmierci pani Marianny został oddany, sprzedany w dobre ręce. Pani Joanna Krzanowska, która kupiła ten dom, jest córką akowców. Jej tata był akowcem z oddziału Orlika, a mama łączniczką. Dzięki temu, kiedy powstał po latach jakby taki pomysł, żeby no, przynajmniej na tym domu oryginalnym powstała jakaś pamiątka mówiąca o tym, że tutaj żył nasz bohater. Z tą inicjatywą zwróciliśmy się no, po rozmowie z panią Joanną Krzanowską, która chętnie odstąpiła kawałek ogrodu na ten cel, na cel pomnika, bo później się okazało, że to nie tablica, tylko będzie to pomnik. Zwróciliśmy się do pana obecnego burmistrza, wtedy był wiceburmistrzem, pana Jarosława Żaczka, który bardzo zainteresował się tym tematem. No i postanowiliśmy zawiązać komitet organizacyjny, któremu przewodniczył właśnie pan burmistrz, pan Jarosław Żaczek. Kilka osób też przy wsparciu Światowego Związku Żołnierzy AK, czyli po prostu byłych żołnierzy Orlika, którzy no, bardzo ucieszyli się na ten pomysł. Też postanowiliśmy zadbać o to, żeby komitet honorowy był, no, zaprosiliśmy do tego komitetu biskupa Kiernikowskiego, również profesora Lecha Kaczyńskiego, który był wtedy prezydentem Warszawy. Też nam bardzo pomógł w działaniach. Urząd do Spraw Kombatantów. Też mieliśmy ogromne wsparcie i finansowe, i merytoryczne. Pomnik został odsłonięty w czerwcu 2005 roku. To była 59. rocznica śmierci Orlika. Był to jakby pierwszy etap. Uroczystość była naprawdę piękna, z wojskiem. No są filmy nakręcone, tak, z tej uroczystości. I mówię dlatego o tym, ponieważ to był jakby pierwszy etap przywracania pamięci o Marianie Bernaciaku Orliku. O naszym lokalnym bohaterze, który do tej pory jakby do tamtego momentu był niedoceniany. Był no, też nazywany bandytą, powstawały książki, które mówiły właśnie o tym. Także naprawdę był to taki no, moment, kiedy jakby ta historia się odwróciła, chociaż trzeba dalej jakby pokazywać i mówić o prawdzie, o tym, jak wielkim człowiekiem, dowódcą był Marian Bernaciak. Później ich Rosjanie wzięli do niewoli i wieźli do Katynia. Orliki kilku z nich wyskoczyło w tym biegu i udało im się jeszcze, ta granica polska już była nieczynna, to ładnie przejść i wrócić do domu. Wrócił do domu i zajął się pracą, miał w Rychach księgarnię założył. I ta księgarnia właśnie służyła też do tego, że wyrabiało się te dowody osobiste, te kankarty tak zwane niemieckie, bo ludzie, którzy się no, musieli kryć, musieli mieć nie te własne dowody, bo łatwo by ich złapano, tylko
dorabiali się do dowody. Ja na przykład też takimi dysponowałem. Kogo tam chcieli aresztować, wykryli, że pracuje w konspiracji, to zmienił sobie kartę przede wszystkim. Niektórzy mieli po dwie, trzy, w zależności od potrzeb. Gdzie się udawał, to tego. To miał inny dowód osobisty. Ta księgarnia pomogła. Wreszcie Niemcy, jak się dowiedzieli o tym, to chcieli go aresztować i tak było, że on jechał chyba do pracy, a oni do niego. Zminęli się, ale nie zatrzymali, bo nie wiedzieli, kto to jest, ale już więcej do księgarni nie poszedł. Marian Bernaciak-Orlik pełnił różne funkcje w podziemiu. Dając się poznać jako wspaniały żołnierz i doskonały organizator, w 1942 roku został mianowany szefem dywersji pod obwodu A Inspektoratu Puławskiego Armii Krajowej. W okresie okupacji niemieckiej prowadził walkę orężną z Niemcami, kolaborantami, komunistami. Strzegł również porządku publicznego, walcząc z bandami rabunkowymi grasującymi w okolicach Ryk. Był bardzo odważny. Miał spotkania, kilka spotkań z tą partyzantką czerwoną, bo naszej też okolicy tam właśnie były spore tej bandy. Miał spotkanie z jednym takim szefem, tym. Obydwaj jednocześnie wystrzelili, bo jeden drugi, tamten chyba chciał Orlika zatrzymać. Więc, a obydwa pistolety mieli w ręku. Jednocześnie strzelili jeden i trafi ten tego, a ten tego. I co później znaleźli się obydwaj w szpitalu w Puławach, bo było ciężko ranni byli w Puławach. Jak tam pisze ten czerwony jeszcze o tym, jak się obudził, Granstoff on się nazywał, a zobaczył publika koło siebie. Łóżka blisko siebie, bo ktoś tam ich dowiózł, no i umieścił w szpitalu, bo przecież rannych trzeba ratować. I w ten sposób spotkali się. Wyraźnie. Ale później, jak było wyzwolenie, wkraczała Armia Czerwona, to AK też brał udział w tej ostatniej walce, na przykład w Stawach, składnica broni. Część w Dęblinie, Dęblin zdobywała, spotkali się obydwaj dowódcy, nasz Orlik wtedy dowodził, już był zdrowy, to już było później dużo, i rozmawiali z sobą. I w końcu tamten, no Orlik chciał, żeby on ustąpił. Nie mogli być w jednym miejscu, w jednych rzekach, a on się nie zgodził. Wiadomo, że on miał siły, bo miał za sobą NKWD. No to Orlik musiał ustąpić. Ale jak odchodził, to tylko powiedział, że jeszcze się spotkamy. Ale mieli jeszcze Wulkana. Wulkan był taki, który zdradził, on przyszedł ze wschodu, był na wschodzie w partyzance, przeniósł się tutaj, dostał się do oddziału Orlika i chodził z tym oddziałem ładne parę miesięcy. Chodził z oddziałem. Był taki, on miał za zadanie
jego albo zastrzelić, albo jakiś tam załatwić, że kiedyś jak czyścili broń na kwaterach byli, czyścili broń, to jemu pistolet wystrzelił, ale kula niedaleko poszła tego dowódcy. Szczególne zagrożenie Orlik upatrywał w organizacjach komunistycznych, które w czasach okupacji niemieckiej przygotowywały już tę ziemię do kolejnej okupacji sowieckiej. Jak się później okazało, miał rację. W organizacjach komunistycznych różne funkcje pełnili często zwykli pospolici przestępcy, ale także poważni kryminaliści, bandyci. Determinację Orlika w walce z komunistami pod okupacją niemiecką w szerszej perspektywie przedstawił Jerzy Jurkiewicz Junacz w kronice z działalności AK i WIN w Inspektoracie Puławy. O ile intensywniejsza byłaby walka Orlika przeciw Niemcom, gdyby w terenie nie istniały bandy rabunkowo-peperowskie. Ile patroli byłoby zwolnionych od czuwania nad ludnością celem obrony przed bandytami z PPR-u. Jak swobodniej można byłoby przeprowadzać plany walki zbrojnej przeciw Niemcom, gdyby umysł dowódczy Orlika był wolny od planów samoobrony ludności przed bandami Dąbrowskiego i Cienia. Ilu obrońców Polski zlikwidowanych przez Dąbrowskiego mogło jeszcze przynieść korzyści w sprawie wyzwolenia Polski? Mimo tego jednak karta czynu zbrojnego przeciw Niemcom jest chlubna dla Orlika. Mimo ciągłych ataków ze strony PPR-u, intensywność walki z okupantem stale wzrastała. Dużo jednostek i wiosek zawdzięcza swoje istnienie jedynie Orlikowi i jego oddziałowi. Dużo cierpień uniknął naród dzięki Orlikowi. Oprócz walki z wrogiem i walki obronnej przed bandytyzmem, bo inaczej PPR-u nazwać nie można, walczył Orlik o moralność społeczeństwa, o zachowanie jego zdrowej siły, o trwałość ducha patriotycznego. Więc jeżeli chodzi o Orlika, on autorytet zdobył wśród ludzi, a przede wszystkim swoich partyzantów, to szczerą oceną ich walki, ich pracy. I dlatego chyba te osiągnięcia, jakie jego ugrupowanie zdobyło Armii Krajowej, zależy właśnie dużo od jego postępowania. Przykładem ochrony miejscowej ludności przed okupantem niemieckim są wydarzenia z 31 maja 1944 roku. Tego dnia Orlik rozbił placówkę Hitlerjugend mieszczącą się w Sobieszynie Brzozowej. Placówka ta dopuszczała się wielu zbrodni na mieszkańcach okolicznych wiosek. Na przełomie marca i kwietnia 1944 roku oddział Orlika został włączony do odtwarzanego przedwojennego 15 Pułku Piechoty Wilków. W ramach akcji Burza Orlik wyzwolił Ryki. Konsekwencją działań zbrojnych oddziału Mariana Bernaciaka Orlika było zdobycie Ryk, jak tu powiedział kolega, 26 lipca 1944 roku Marian Bernaciak Orlik na czele oddziału od strony ulicy Łukowskiej wkroczył do Ryk i ulicą Poniatowskiego przeszedł przez centrum miasta. To wejście było bardzo serdecznie powitane przez mieszkańców Ryk, którzy witali go kwiatami. Oczywiście później były podjęte działania organizacyjne związane ze zdobyciem miasta, wyzwoleniem miasta, a więc przejęcie kluczy od różnych magazynów, składów żywnościowych i
opanowanie urzędów znajdujących się w tym czasie w Rykach. Miałem do mojego brata bardzo dużo zaufania, bo wiele tajemnic właśnie on przekazywał bratu. Zresztą mojego brata i brata Strzelecznego wziął na spotkanie, kiedy w Dęblinie było to polskie wojsko ze Związku Radzieckiego, to on wziął ich na obstawę, bo na obstawę spotkanie z dowódcą Werlingiem i na spotkaniu podobno, rozmawiał w cztery oczy tylko, znaczy oni obydwie rozmawiali, a obstawa była na boku. Po spotkaniu powiedział, że jest wszystko w najlepszym porządku, że Orlik ma dostarczyć oficerów do jego armii. Będzie starał się oficerów radzieckich część jakoś pozbyć, a zastąpić naszymi oficerami. To było właśnie w tym czasie uzgodnione. Ale i tak często przejeżdżał koło nas tam w kierunku domu swojego. Często koło nas przejeżdżał i zawsze na chwilę do nas wstąpił, czy coś przekazał, czy dowiedział się coś u nas, ode mnie, od brata. Więc to był człowiek bardzo uczciwy. Trzeba przyznać, potrafił nagradzać tych, którzy bardzo dobrze się spisywali w partyzance i w konspiracji i nie znosił pijących wódki, którzy zawsze, często za dużo gadali ludziom, co w konspiracji było bardzo niedobre, niebezpieczne. W ramach akcji Burza Orlik organizował marsz oddziałów partyzanckich na pomoc powstańczej Warszawie. Niestety w okolicach Gończyc marsz ten został zablokowany przez Armię Czerwoną, której zależało na wykrwawieniu się polskiej stolicy. Bardzo szybko okazało się, że nowy okupant wprowadza terror dla miejscowej ludności, terror dla żołnierzy AK. Na ten terror trzeba było jakoś odpowiedzieć i wówczas Orlik postanowił, że będzie prowadził walkę do końca, na śmierć i życie, o wolną Polskę. Był taki czas później, jak w Warszawie to powstanie wybuchło, to wzywano oddziały Armii Krajowej na pomoc w Warszawie. Więc tutaj z okolic, z obwodu Puławy szła ta pomoc. Szła ta pomoc, doszli za Garwolin, tam jakaś miejscowość, w rozproszeniu, bo Rosjanie łapali i rozbrajali. Dlatego nie mogli iść całym. Czyli musieli się rozwiązać i z powrotem rozproszyć, bo nie było możliwości przekroczenia. To nie było. A gdyby mogli przejść Wisłę, to by na pewno poszło do walki. Podejmował wiele śmiałych i bezprecedensowych akcji przeciw nowemu okupantowi. Jedną z takich głośniejszych akcji było uwolnienie więźniów z siedziby Puławskiego UB, zwanego też Katyniem Puławskim, 24 kwietnia 1945 roku. Orlik stoczył również zwycięską walkę w największej bitwie
polskiego powstania antykomunistycznego w Lesie Stockim 24 maja 1945 roku. W walce tej zginęło wielu ważnych dowódców komunistycznych. Komunistyczny terror się umacniał. Przeciwko Orlikowi kierowano kolejne grupy operacyjne. Jedną z nich dowodził nawet jeden ze znanych komunistów, Karol Świerczewski. Na początku 1946 roku przesycenie terenu inspektoratu jednostkami komunistycznymi było tak wielkie, że naprawdę ciężko było już prowadzić walkę. Mimo to Orlik nie poddawał się. To był człowiek całkowicie poświęcony ojczyźnie i tak jak mawiał, że partyzan walczy do przedostatniej kuli, bo ostatnio powinien mieć dla siebie. Kiedy nie ma wyjścia, wtedy nie powinien się poddawać, tylko ginąć. To jest chyba cecha człowieka, który nadawał się najbardziej, jak można, do walki partyzanckiej. Niektórzy próbowali również namówić go na wyjazd z Polski, na zachód. On jednak stanowczo ucinał, mówiąc, że nie zostawi swoich żołnierzy i nie zostawi swojej ojczyzny w potrzebie. Z takiej ciekawszej historii, ponieważ on związany był z moją rodziną. Ja od dziecka wiedziałam, że to jest bohater, a nie bandyta. Mój dziadek, który nie dożył niestety czasów wolności i nigdy się nie przyznawał do tego, że współpracował. Nie był czynnym żołnierzem z racji słabego zdrowia, natomiast okazuje się, że tam dopiero później po latach od AK-owców, kiedy zaczęłam współpracę z kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, od żołnierza Orlika dowiedziałam się, że dziadzio przechowywał pieniądze oddziału, że tam się odbywały narady. Dodam, że mieszkamy na uboczu, w lesie, dlatego to miejsce było takie dobre do spotkań. Natomiast dużo też takich rzeczy, o których ja bardzo niedawno się dowiedziałam, bo wiemy o tym, że był świetnym dowódcą, że był, cieszył się ogromnym autorytetem wśród swoich żołnierzy. Natomiast jako absolwent gimnazjum czartoryskich w Puławach dbał też o to, żeby jego żołnierze, mimo czasu wojny, oprócz tych szkolenia wojskowego, wiem to od nauczyciela ze szkoły z Dąbi przedwojennego, od jego syna właściwie, pana Żukowskiego, że organizował wykłady literatury polskiej dla właśnie swoich żołnierzy. Co było dla nas wszystkich zaskoczeniem, ale to jest taka relacja z pierwszej ręki, że tak powiem. Tak, mówiłem, że często był, dlatego że przy okazji przejeżdżał koło nas, bo on odwiedzał dom niestety. Chociaż jego szukali, ale on wpadał do domu, do rodziny, do rodziców. Okazał się, że jest i z powrotem musiał iść w nieznane. On wiedział, co nas czeka. Na Wiśle byli Rosjanie tylko po naszej stronie Wisły. To broń pochować, czekać. To był rozkaz. Broń pochować, czekać. I wtedy różnie ci ludzie w zimie kryli się. Stóp siana był na dworze, przecież to siano się przechowuje na dworze, to on sobie z góry
tam jakąś drabinkę podnosili mu, z góry wchodził na wież i wydłuła się w tej otwór taki, wchodził tam, troszkę powietrza do puszczy i tam się chował. A gospodyni, jak mu przygotowała jedzenie, to też jej mąż wchodził tam na wysoko po drabinie, spuszczał, dawał mu to jedzenie. No ale wiadomo, jakie to było życie. No i w ten sposób przechował się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach jestem niedługo, bo zaledwie rok i 4 miesiące. Gdy tutaj przybyłem, dokładnie oglądałem kościół, zapoznawałem się z jego historią, z zabytkami i od razu zwróciłem uwagę na dwie gabloty, w których są odznaczenia przyznane pośmiertnie bohaterowi tych ziem Orlikowi. Zacząłem wtedy interesować się jego osobą, wiedząc, że był to jeden z żołnierzy wyklętych, jeden z ludzi wielkich, a zginął bardzo młodo, mając zaledwie 29 lat, tuż po wojnie, a właściwie w czasie dalszego ciągu wojny o wolność Polski, o tożsamość naszego narodu. Zacząłem też rozmawiać z ludźmi o nim i wtedy troszeczkę się zdziwiłem, bo jedni wypowiadali się o Orliku bardzo pochlebnie, a niektórzy kręcili głową i mówili, że to jest taka trochę postać kontrowersyjna, nie wyjaśniając dokładnie, o co chodzi. Ale gdy spotkałem się tutaj na miejscu z kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z panem przewodniczącym, więc wtedy mogłem głębiej wejść w tę historię. Dalej, gdy przed przybyciem tutaj do parafii Ryki współpracowałem z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w Łukowie i gdy pochwaliłem się im, że tutaj na ziemi ryckiej mamy tak wspaniałego bohatera, świetlaną postać, oni zaprosili mnie przy okazji uroczystości Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych na początku marca tego roku do Łukowa z referatem. I wtedy trzeba było głębiej wejść w tą historię. Pozbierałem materiały, otrzymałem odpowiednie książki, broszury i zobaczyłem, jak wielką postacią jest Orlik. Zresztą widziałem też wystawę jemu poświęconą w naszym Ryckim Domu Kultury. I od tej pory często o nim wspominam w kazaniach patriotycznych, przy okazji świąt narodowych i kościelnych i staram się ukazywać jego postać, szczególnie naszej młodzieży, która dzisiaj, przyznajmy to szczerze, nieraz jest zagubiona, gdy chodzi o hierarchię wartości. I trzeba pokazywać takich ludzi młodych, którzy nie mieli nic do stracenia, a właściwie mieli wiele, bo swoje życie, i położyli to życie na szalę wolności ojczyzny. Młody człowiek, ścigany, osaczony, a jednak jakże głęboki w swoich przemyśleniach, czytałem jego przemyślenia na temat śmierci, od których dosłownie aż skóra cierpnie na grzbiecie, bo on był zdecydowany na wszystko i właściwie przeczuwał, że prędzej czy później dosięgnie go mściwa kula, a jednak się nie wycofał i świadomie podjął to wyzwanie, przezwyciężył lęk. Więc jest postacią ze wszech miar pozytywną, godną naśladowania. Cieszę się bardzo, że i w naszym ryckim kościele są tutaj miejsca, gdzie możemy Mariana Bernaciaka, Orlika upamiętnić. I niech i ten film, który powstaje o nim, będzie ku temu przyczynkiem, bo naszej ojczyźnie, szczególnie naszej polskiej młodzieży, bardzo tego potrzeba. W nocy z 23 na 24 czerwca 1946 roku Orlik uczestniczył w odprawie inspektoratu w Rzeczynie. Wracając z odprawy w dzień 24 czerwca, zatrzymał się u kowala w Piotrówku, aby podkuć konia.
Sołtys wsi, który był zdeklarowanym komunistą, zorientowawszy się, że być może to żołnierze podziemia niepodległościowego zatrzymali się u Kowala, wysłał swojego syna na najbliższy posterunek. Przypuszczono obławę, w której uczestniczyli żołnierze 1. Pułku Saperów 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa oraz milicjanci. Orlik wraz z szefem swojej ochrony, Leonem Jankowskim Obarkiem, próbowali oddalić się z miejsca, z tamtych zabudowań w kierunku lasu. Pierwszy poległ Obarek. Następnie w okolicach tego krzyża, który dziś upamiętnia miejsce śmierci, poległ major Marian Bernaciak Orlik, jeden z największych bohaterów polskiego powstania antykomunistycznego. To miejsce jest symbolem jego walki o wolną Polskę, jego walki o wiarę, jego walki o moralność narodu. Pamiętajmy o nim. Wśród uczestników tej wyprawy w Piotrówku był Edmund Rodak, który był adiutantem Orlika. Z tym, że grupa podzieliła się, tak jak kolega mówił, Orlik z drugim współtowarzyszem pobiegli w kierunku właśnie do lasu, natomiast Rodak, Piorunek z kolegą pobiegli w przeciwną stronę i tam ci ocaleli. Chcę tylko powiedzieć to, co było później, jak przeżył Piorunek i uważał, że musi to całe opowiedzieć uczciwie swoim dzieciom. Syn jego, który był słuchaczem Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, przyjechał jeszcze chyba jako małe dziecko, przyjechał właśnie z ojcem tutaj i ojciec mu przeszli cały szlak, którędy przemieszczali się właśnie Orlik i pozostali ludzie. I ten chłopiec koresponduje w tej chwili z nami. W tym roku staraniem koła został odnowiony ten symbol miejsca, gdzie zginął Orlik. I koło przez cały czas opiekuje się tymi miejscami. I co roku tu przyjeżdżamy, idziemy od szosy i swoim dzieciom opowiadamy również te rzeczy. Po śmierci ciało majora Mariana Bernaciaka Orlika zostało przewiezione do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, gdzie był więźniem po śmierci. Przez wiele dni kolejni osadzeni, w tym również rodzice Orlika, dokonywali oględzin i rozpoznania ciała. Następnie Orlika pochowano w nieznanym do dziś miejscu. W tym miejscu odbył się jego symboliczny pogrzeb. Pogrzeb, który stał się również manifestacją patriotyzmu. Przy jego pustej trumnie stanęły tłumy z kwiatami. Kwiaty te zaraz po pogrzebie były usuwane przez Urząd Bezpieczeństwa. Przyszły tłumy, bo Orlik był kochany. Był bohaterem nas wszystkich. Był bohaterem ziemi ryckiej. To w późniejszych latach propaganda komunistyczna próbowała zniekształcić o nim pamięć. Do tej pory są osoby, które próbują to robić. Dopiero w wolnej Polsce przywrócono mu pamięć, godność i cześć. Czego świadectwem są te dwie gabloty? Rodzina Bernaciaków złożyła tu, nadany pośmiertnie Orlikowi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski oraz nadany rozkazem delegata Sił Zbrojnych na kraj, numer 319,
z 1 czerwca 1945 roku Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, uznany dopiero w 2018 roku przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Po śmierci Orlika żołnierze dalej prowadzili walkę. Wielu z nich poległo, wielu zostało skazanych na karę więzienia, wielu cierpiało prześladowania, aż do 1989 roku, a nawet dalej. Ten krzyż jest symbolem męczeństwa żołnierzy Orlika. Został postawiony w miejscu, gdzie pochowano ofiary haniebnego procesu komunistycznego, który odbył się 15 stycznia 1947 roku w Rykach. Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, kaci w polskich mundurach, skazali na śmierć Jana Filipka Gilzę z Kawęczyna, Ksawerego Kamaryka, Kamarka z ziemi wołyńskiej, Władysława Warownego Dęba z Dąbi oraz Adama Zdrojewskiego Sępa z Żabianki. Na karę więzienia zostali skazani Zofia Gongała, blondynka, Jadwiga Narajczyk, Celina, Stanisław Madoń, Lew, Kazimierz Filipek, Puchacz, Arkadiusz Olek, Mały oraz Bolesław Czerski. Jeszcze tego samego dnia żołnierze Orlika zostali przyprowadzeni tutaj, w okolice stawu Buksa, w samej bieliźnie, z rękami powiązanymi drutem i zostali zastrzeleni strzałem w tył głowy, jak w Katyniu. Ich ciała pochowano w płytkiej mogile, grzebiąc ich kawałkami zmarzniętej ziemi i lodu. Aż do lipca 1947 roku komuniści nie pozwalali rodzinom poległych żołnierzy na zabranie ciał. Ofiarom odmówiono nawet godnego pochówku. Dopiero pod wpływem ogromnego społecznego oburzenia rodzinom ofiar pozwolono zabrać ciała w lipcu 1947 roku. Tak właśnie rząd komunistyczny postępował z tymi, którzy walczyli w obronie ojczyzny i w obronie wiary. W wyniku zmian ustrojowych po wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku powstała możliwość dla stowarzyszania się byłych żołnierzy Armii Krajowej w stowarzyszenia. I na tym przykładzie 23 sierpnia 1989 roku powstało Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej z obwodu Ryki Dęblin. Następnym krokiem było wstąpienie do Ogólnopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Związek ten powstał 15 marca 1990 roku. Do tego związku z okolic Ryk i Dęblina przystąpiło 121 byłych członków żołnierzy Armii Krajowej. Oczywiście na skutek naturalnego ubytku liczba członków zmieniała się i żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania naszego koła, to jest Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koła w Rykach, oddział w Lublinie, w 1989 roku wystąpiła możliwość wstępowania do związku niekombatantów. I ja jestem jednym z najstarszych członków koła niekombatantem. Do tego koła w Rykach wstąpiłem w 1998 roku i ta działalność nasza, moja w tym kole trwa do dzisiaj. Działalność nasza koła skupiała się głównie na propagowaniu idei żołnierzy Armii Krajowej, a więc
wykonywanie różnych miejsc pamięci na naszym terenie. Jednym z takich pierwszych miejsc był Piotrówek, tam jest kamień obelisk, tam jest pomnik, tam jest krzyż, miejsce śmierci Mariana Bernaciaka Orlika. Następnie z inicjatywy członków naszego koła został ustawiony krzyż pomordowanych przez UB przy stadionie. Następnie powstał przy stadionie pomnik żołnierzy Armii Krajowej WiN. Następnie podjęliśmy działania odnośnie postawienia na cmentarzu zbiorowej mogiły poświęconej żołnierzom Armii Krajowej. Następnie dla upamiętnienia wszystkich poległych żołnierzy Armii Krajowej w kościele nasze koło zamontowało w wejściu do kościoła parafialnego w Rykach tablicę. Innym takim przykładem jest postawienie w Zalesi pomnika Mariana Bernaciaka Orlika. Oprócz tych takich działań, czyli miejsc pamięci na naszym terenie, braliśmy udział w różnych uroczystościach, a więc Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ze sztandarem koła brało udział i bierze nadal udział we wszystkich uroczystościach państwowych z okazji 3 maja, 11 listopada, no i również w innych uroczystościach, takich jak Dzień Śmierci Mariana Bernaciaka Orlika. To jest rocznica śmierci, a więc w Piotrówku względnie przy pomniku w Zalesiu. Następnie bierzemy udział w święcie pułkowym 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie. Również nasza delegacja wyjeżdża na inne uroczystości związane z upamiętnieniem naszych miejsc walki o niepodległość, a więc do Kocka czy do Lasu Stockiego koło Puław. Idea Światowego Związku Żołnierzy Krajowej jest rozwijana na nasze społeczeństwo, na cały powiat rycki i myślę, że ilość członków młodych wstępujących do naszego koła zapewni nam, że ta działalność Światowego Związku Krajowego Żołnierzy Armii Krajowej będzie jeszcze dalej przenoszona w przyszłość i o działalności żołnierzy Armii Krajowej nigdy nie zapomnimy. Znajdujemy się w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach. To tutaj mieści się Izba Pamięci majora Mariana Bernaciaka Orlika. Dzięki wieloletnim staraniom członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Rykach udało się stworzyć miejsce, w którym znalazły się pamiątki po wielkim bohaterze. To właśnie tutaj, w tym miejscu, odbywa się szereg imprez o charakterze patriotycznym, społecznym, kulturalnym. Odbywają się tutaj lekcje historyczne dla młodzieży szkolnej, a także spotkania z lokalną historią. Izba Pamięci czynna jest codziennie w godzinach pracy ośrodka. Serdecznie zapraszam do odwiedzania i zapoznania się z naszą lokalną historią. Proces przywracania pamięci i prawdy o majorze Marianie Bernaciaku Orliku, zniekształconej w latach komunistycznych przez propagandę, ciągle trwa. Jako koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej cały czas pielęgnujemy tę pamięć, walczymy z pojawiającymi się jeszcze czasem kłamstwami na jego temat i staramy się godnie upamiętnić i uhonorować jego postać. Efektami naszej działalności jest m.in. nadanie rondu w Rykach imienia Orlika czy powstanie tej izby. Otwarcie tej izby było pewnym symbolem. Symbolem powrotu Orlika do Ryk. Od tamtej chwili ma swoje stałe miejsce, gdzie upamiętnia się ciągle jego postać. W izbie prezentowane są eksponaty świadczące o działalności Orlika, o działalności Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach. Pamiętajmy o Orliku, bo do końca poświęcił życie dla naszej ojczyzny, dla naszej wolności.
Był jednym z nas. Był stąd. Nie dajmy o nim zapomnieć. Strzeżmy prawdy o jego historii. Krążą wśród nas w metafizycznym zawieszeniu, czekając na ostateczne zamknięcie wieka trumny. Dzieci rozpaczy i chmurnej poświaty bladego księżyca. Ubrane w dumę i żal za utraconym rajem. Rozdarte serca czekają przed bramą jasnej wieczności, otoczone nadzieją na wyplątanie ramion z korzeni starych drzew, na obmycie łzami dłoni wciśniętych w błoto przydrożnego rowu. Tęsknią za dźwiękiem kościelnego dzwonu, za ostatnim pożegnaniem dymu kadzidła. Coraz bardziej smutni, oddalają się w zapomnienie, zawieszeni w nadziei i samotności bez granic.